Witajcie w piątym dniu testów. Dzisiaj firma Healthy Case i Samurai 1500 kalorii. Pod wieczorek, niespodzianka, nie jest napisane co. Drugie śniadanie, jakiś koktajl. Generalnie wszystko jest bardzo ładnie zapakowane, nie ma podpisów. List powitalny. Dieta Samurai jest tutaj objaśnione. Generalnie, ja Wam powiem tak w skrócie, to jest takie paleo dla aktywnych, czyli paleo, ale z dodatkiem zbóż bezglutenowych. Tutaj mamy menu. Śniadanie, jajecznica z boczkiem i sałatką z pomidorków sherry i koperkiem. Teraz już mam ściągę. Na obiad jest udko z kurczaka pieczone z ziemniakami i dynią. Fajnie, że udko, a nie znowu filet. To mi się podoba. Na podwieczorek już Wam pokazywałam, jest budyń truskawkowo-jaglany. I kolacja. Kasza gryczana ze smażonymi batatami. Na śniadanie jest jajecznica z boczkiem i sałatką z pomidorków sherry i koperkiem. Pomidorki chyba im się już skończyły. No ta sałatka to wygląda imponująco. Zobaczymy, jak smakuje. Bez szału, nieprzyprawione, no ale da się zjeść, więc jem. Słuchajcie, ja mam dzisiaj bardzo intensywny dzień. Od rana, poza treningiem porannym, robię pranie. Mając trzech facetów w domu i brak czasu w ciągu całego tygodnia na pranie, no to teraz się muszę naprać. No ale jest dobrze, dlatego nawet się nie umalowałam, ale jestem głodna, dlatego drugie śniadanie, koktajl jagodowy. Zjadam. Jakby to powiedział mój mąż, koktajl jak koktajl. Da się wypić. Słuchajcie, właśnie zauważyłam taki jeden mały szczegół, także my life, my choice, radzę poprawić tą literówkę. Na obiad udko z kurczaka pieczone z ziemniakami i dynią. Jako, że właśnie robię Mateuszowi obiad w piekarniku, to sobie podgrzeję wyjątkowo na ciepło. Troszeczkę mi się jarmuż zjarał. I tutaj jest takie dziwne coś. Ja nie wiem, czy to przez przypadek, to chyba kawałek selera, pietruszki. No nie wiem. Już wiem. Słuchajcie, udko z kurczaka na obiad z ziemniakami, dynią i jarmużem. I znalazłam tego ziemniaka, no popatrzcie, to jest ziemniak. Także już zagadka rozwiązana. Generalnie dość smaczne, co prawda. Ta warzywka trochę bez smaku, znowu nieprzyprawione. A jeśli chodzi o nóżkę z kurczaka, no to noga jak noga. Ja mam lekki problem niestety w ogóle z kurczakiem, bo ja kupuję tylko ekologiczne. Obawiam się, że to może nie być. No, także Mateusz może spróbuje i coś powie na ten temat, bo on aż tak bardzo problemu z nieekologicznym mięsem nie ma. Kurczak z jakiejś pewnie sieciówki. Sałatka, to jest sałatka, czy jak się to może nazywać? Te bataty z rukolą, to tak jakby ta rukola trochę była z brokułem. Dynia z jarmużem. Co powiedziałem? Bataty z rukolą. A to jest dynia z jarmużem. Aha. No, dynia faktycznie. No pamiętam, że ta dynia taka średnia. Gorsza od batata, faktycznie gorsza. I ten ziemniak. Ziemniak niedobry. Ale mięso, na pewno mięso jest dobrze przyprawione, skórka jest dobrze przyprawiona. Wow. No próbuj, Tymek. Dlaczego księżyc zmienia kształt? Dobre? Jak widać, budyń truskawkowo-jaglany Tymonowi smakował, Stefanowi już mniej, a mi w ogóle. Także dobrze, że mam kilku testerów, to będziecie mieć jakieś zróżnicowane opinie. Czas na kolację, czyli kasza gryczana ze smażonymi batatami. Próbuję. Kasza jest trochę rozgotowana jak dla mnie, bo ja wolę al dente, ale wyjątkowo wszystko jest przyprawione, więc smak jest w porządku. Jednak mam spore zastrzeżenia, bo rzeczywiście Samurai, tak jak Wam mówiłam, to takie paleo z dopuszczeniem właśnie bezglutenowych zbóż, ale z takim założeniem, że te właśnie, czy na przykład kasze, są w jednym, w dwóch posiłkach. A tutaj po prostu te węgle są na każdym kroku. Mam wrażenie, że zastąpili nimi warzywa, bo no, na śniadanie nie było, ale na drugie śniadanie mieliśmy koktajl jagodowy, no to były owoce. Na obiad były pieczone ziemniaki i dynia.
Więc właśnie te ziemniaki. Pod wieczorek znowu był budyń truskawkowy jaglany. A na kolację teraz jest kasza gryczana, czyli węgle. I do tego jeszcze bataty, węgle. Więc moim zdaniem tych węglowodanów jest zdecydowanie za dużo. I nie mam zupełnie pojęcia, dlaczego tak jest. Bo to jest taki chyba samuraj w wersji hardcore. Powiem Wam szczerze, że jestem już trochę zmęczona tymi testami. I chyba to widać. Cieszę się, że jutro zjem już normalnie. Na koniec jeszcze zrobię podsumowanie, także za parę dni na pewno będzie filmik z podsumowaniem i tam będziecie mieć ceny, o które pytaliście. Tam będzie kwestia smakowa, jakby porównam te wszystkie 5 firm, ale również to jakby z mojego punktu widzenia, na ile, co dla kogo jest zdrowe. A mi sama idea testowania bardzo się spodobała i już w mojej głowie zrodził się kolejny pomysł. Do końca Wam tego nie zdradzę, o co dokładnie chodzi, ale zamierzam przetestować pewną dietę. Chociaż dieta to może niekoniecznie dobre słowo. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która mi się przypomniała. Słuchajcie, ile my produkujemy teraz śmieci, to jest przerażające. I wydaje mi się, że to jest duży minus diet pudełkowych, ponieważ codziennie dostaję przynajmniej 5 pojemników, jak nie więcej, plastikowych i po prostu ilość śmieci i ilość odpadów jest ogromna, tak? Jak sobie pomyślę, ile oni tego, każda firma cateringowa dzień w dzień wywozi, a to potem wszystko wyrzucamy, no to jakaś masakra. Więc fajnie by było, jakby jakaś firma na przykład pomyślała o takich pojemnikach zwrotnych, wielokrotnego użytku. Tak myślę, że to by był dobry pomysł. A może założę firmę cateringową? Czekajcie na moje podsumowanie testów i dajcie mi znać, proszę, co sądzicie o takim właśnie diecie pudełkowej. Może macie jakieś swoje własne doświadczenia. Cześć!